Ja wczoraj sprzedałem swoje wszystkie kryptowaluty, więc nie będę tu mówił o cenach. Mogliście na YouTube obejrzeć. Słuchajcie, dzisiaj takie pytanie, kwowa is bitcoin, czyli dokąd zmierzasz w bitcoinie? Trochę spekulacji, plusy, minusy bitcoina. Nie będziemy gadać o shitcoinach, według maksymalistów wszystko poza bitcoinem jest shitcoinem. Mamy różne też kategorie, tam lepsze shitcoiny, gorsze, pato altcoiny i memcoiny i generalnie różne coiny. Każdy jest lepszy od Bitcoina, każdy jest blockchainem tam 20304080. Są te blockchainy generalnie w większości działały 5 na 40, chociaż Solana to zmieniła, bo działa tylko 20 nie, były blockchainy 24 na 7. Solana to zmieniła, bo działa tylko 5 na 40. Nie wiem czy widzieliście nowe logo z takim wyłącznikiem nie, także Fajna solana, działa wieczorem, nie działa z rana, także tak to wygląda. Na początku parę słów o mnie. Jak widać, różnymi rzeczami w wolnym czasie się zajmuję. I jak widać, prosiak też potrafi wyskoczyć. Chociaż jak widać, Bessa mnie dotknęła, kałdun taktyczny zniknął dosyć mocno. Generalnie nazywam się Marcin Szydłowski. Nie, nie ukrywam swoich danych. Super. Mike pseudonim. Właściwie nie pamiętam już skąd, kiedyś myślałem, że o fascynacji Michaelem Jordanem, ale to jest jeszcze wcześniejszy, wcześniejszy okres czasu. Eee, moi ulubieńcy z internetu, wojownicy klawiatury, jak puszczam reklamę Gatorade'a, tą piosenkę Be Like Mike, to czasami z komentarze od znalazł się tutaj wielki baron Bitcoina, nawet piosenkę o sobie napisał, nie? Zapłacił za zrobienie piosenki. Fakt, że to była piosenka o Jordanie. Eee, Entuzjasta kryptowalut i technologii blockchain. Eee, nienawidzę, określenia influencer, bo influencer, pu. To jest taka osoba, która chce wpływać na ludzi. E, dla mnie to jest po prostu synonim słowa darmozjat. E, czyli najkrócej mówiąc, opierdzielę ci miłość w NFT, a później się okazuje, że ja nie to nie dobra o tym mówić, to je w ogóle niepodobna. Ja nic nie wiedziałam, nie sprzedałam. A później się okazało, że nie sprzedałam, bo to mnie jakiś tam człowiek. E, od 2017 roku na YouTubie, później też na Twitterze. Niedługo piąta rocznica kanału, e, bo kanał powstał 4 grudnia. Przy okazji Barburka też. Niecelowo tak po prostu wyszło. Pierwszy film się tak pojawił. E, co jeszcze? Organizator spotkań społeczności, takie jak CryptoStock. E, najdłuższe w tej chwili cyk cykliczne spotkanie kryptowalutowe w Polsce, w Białym Stoku, e, To zachodnia Białoruś, ale w nic nie trzeba. E, Tankuj z Majkiem to jest takie spotkanie, gdzie po prostu spotykamy się na piwko. Jak gdzieś jadę, to, to generalnie zwykle to ogłaszam. E, no i jeszcze jestem współorganizatorem kryptowersu konferencji takiej, która już dwa razy była. A ta, tu nie pominałem jeszcze jeszcze wielki baron Bitcoina, no ale to generalnie satyryczne określenie. Ktoś tam kiedyś tam napisał komentarz O, znalazł się wielki baron Bitcoina. Tak mi się to spodobało, że nawet mam koszulkę i taki łańcuch złoty z Bitcoinem, tyle. Czołem mój drogi widzu. Z tego miejsca serdecznie Cię zapraszam na wydarzenie inne niż do tej pory organizowane przeze mnie. Zapraszam Cię 4 lutego do Wrocławia na Kryptosphir, czyli konferencję edukacyjną poświęconą kryptowalutom. Pierwsze wydarzenie tego typu na Dolnym Śląsku. Szczegóły na stronie www.cryptosphere.pl Pamiętaj, nie może Ciebie zabraknąć. Do zobaczenia! Jeśli chodzi o samego bitcoina, bo będę czasami odnosił się do kryptowalut, ale generalnie, jeśli chodzi o bitcoina, krótkie przypomnienie dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jeśli chodzi o parametry bitcoina, 21 milionów max supply, chociaż są głosy, że dodrukują, tak, oczywiście. To jest dla mnie jeden z warunków krytycznych bitcoina, czyli jeżeli ktoś wymyśli, że bitcoina będzie więcej niż 21 milionów, to ja mówię, dla mnie to już nie jest bitcoin, I'm out. Oczywiście o to, co jest prawdziwym bitcoinem, różni ludzie się kłócą. Jedni mówią, że to jest prawdziwy Bitcoin, drudzy mówią, że tam inny prawdziwy, trzeci tam od wariata to mówią, że tamten jest prawdziwy, bo ten to nie jest bitcoinem, bo, No generalnie kto jest tam Satoshi, tak. I tak dalej. Stała podaż, co to znaczy bitcoina pojawia się stale, średnio co 10 minut. Stała ilość, czyli nagroda za blok jest stała, która spada co 4 lata, nazywa się to halving. To też nie jest równo co 4 lata, to jest, ja zawsze się mylę, 210 tysięcy bloków, o ile dobrze pamiętam. Tak, a blok jest średnio co 10 minut, więc to się może rozjeżdżać. Jesteśmy teoretycznie w 2024 roku, nastąpi halving. Ostatnim razem udało się to na live wyłapać, blok halvingowy wpadł na live. E, jeszcze był z nami Sylwester Suszek, więc generalnie zobaczymy. E, bezpieczny. W takim sensie, że broni Bitcoina coś, co się nazywa 2 do potęgi 256, czyli ilość kruczy prywatnych. Oczywiście e, nie ma takiego bezpieczeństwa, którego nie pokonałaby ludzka głupota, więc, więc generalnie jaki system by nie był, to ludzka głupota jest nieskończona, jak to mówił Einstein. Więc każdy system zabezpieczeń ludzka głupota pokona. Innymi słowy, jak dostaniesz Ledgera i tam masz pisane słowa i wpiszesz te słowa, no to sorry, no to... To generalnie, bo ułatwiliśmy Ci zadanie, już Ci wypisaliśmy. Po co Ty masz to robić samemu? Już Ci wypisaliśmy tę karteczkę. E, odpory na cenzurę. E, oczywiście w formie czystej wizji Satoshi'ego, czyli ja tobie, ty komuś, ktoś, e, ktoś komuś i tak dalej, czyli e, eliminujemy stronę trzecią, eliminujemy pośredników, i wtedy nikt nie zabroni mi. No, oczywiście, jak Ci zabiorą internet, to jest jedna sprawa. E, z drugą sprawą, no to ja to takie zawsze kolokwialnie mówię. Dzieci chyba za bardzo nie ma, że z akumulatorem na jajach też nikt nie kłamał, więc przypomnisz sobie wszystkie sid y wszystko wyśpiewasz, ale pomijając takie bezpośrednie zagrożenie fizyczne, osoby, no nikt ci nie odbierze przez internet. 2,256. No chyba, że ludzka głupota, glutka e, głupota i SID wygląda w formie ala Makota i tak dalej, i tak dalej, nie? Na przykład po co ja mam te 24 słowa? To ja sobie ze 3 wezmę, nie? 3 słownik jest stały, już też nie pamiętam ile tam jest tych 4000 coś chyba słów w słowniku. E, więc no, trzy, trzy słowa z czterech tysięcy kombinacji, nie za dużo można łatwo zgadnąć, nie? E, łatwość przechowywania w takim sensie to jest aktywo wirtualne. Czyli to nie waży, nazwijmy to. E, tak samo łatwo przechowuje się jedną setną Bitcoina, jak jednego Bitcoina i jak 21 milionów Bitcoinów. Nigdy Bitcoinów nie jest za dużo. Satysfakcję można osiągnąć przy posiadaniu 21 milionów. No, jest to niemożliwe, to jest oczywiście takie pół żartem, pół serio. Szybki, oczywiście w formie Lightning Network, ponieważ e, sam sobie Bitcoin, o czym za chwilę będę mówił, jest wolny i drogi. Oczywiście tak w cudzysłowie, bo to zależy, kto uważa, co jest drogie i do czego to porównamy. Aczkolwiek w postaci Lighting Network można by było zrobić prezentację, naciskam, pojawia się. No, generalnie. Nie, nie rozwijając tematu, i bitcoin jest podzielny. Tu ktoś, przy którejś prelekcji ktoś mówił, że bitcoin, e, bitcoin właśnie w stosunku do złota, że złoto jest ciężko podzielić, bo generalnie tam można, oczywiście nie twierdzę, że się nie da, ale dużo łatwiej jest podzielić bitcoina. Jeden bitcoin to jest 100 milionów Satoshi. E, w przypadku tam Lightning, Network i tam dalej są jeszcze więcej, to jest 8 miejsc po przecinku. E, to jest też bardzo częsty błąd, bo ludzie nie wiedzą, wbrew pozorom, szczególnie osoby początkujące, że bitcoina można podzielić. I generalnie mówią, nie, wiesz co, ja Bitcoina nie kupię, bo to jest tam 20 tysięcy dolarów, to mnie nie stać. No Ethereum też drogie, kupię sobie Liska, on tam dolca kosztuje, nie, to, to, to dobre, nie, kupię od razu 100. Ludzie, ludzie lubią mieć dużo, dlatego takie wiecie, przykładowo memcoiny jak Shiba Inu, którego jest tam 100 petrylionów, nie, no to generalnie to fajnie, bo to dużo, nie, albo Luna na przykład po upadku. No właśnie muszę porozsyłać yy, NFT-ki Luna milioner, nie. Bo teraz ludzie są milionerami luny, także tak, dostałem wszystkie maile, jeszcze jest miejsce będzie rozsyłane. No ale teraz yy, przechodząc tu mówiąc już szerzej ogólnie o świecie kryptowalut, ponieważ Bitcoin Bitcoin jest królem kryptowalut, jest pierwszą kryptowalutą i generalnie ja nie widzę tu możliwości, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie pomijając jakieś tam eventy apokaliptyczne no bo jak zaczną latać rakiety balistyczne to nikt nie będzie myślał o nikt nie będzie myślał o, o powiedzmy w takich przypadkach o tym czy masz kryptowaluty czy nie raczej będziecie szukali czy, czy macie jakiegoś hazmata albo jakąś przynajmniej maskę z filtrem odpowiednim tudzież ewentualnie czy macie konserwy no i tu podejrzewam że może taka wizja właśnie metro 2033 tego uniwersum czyli walutą staną się na przykład naboje od albo no, różne rzeczy Pomijamy te kwestie, problemy świata kryptowalut. Największym problemem świata kryptowalut jest chciwość inwestorów. Wizja bitcoina. Ostatnio miałem przyjemność spotkać się z człowiekiem, który z świata kryptowalut tak trochę odszedł w 2017 roku. No, między innymi on jeszcze ma jeszcze ma Ethereum z Genesis Bloku. Co to jest Genesis Blok? To jest pierwszy blok danego blockchaina. Ethereum kiedyś kupował w pre od Vitalika. Vitalik przyjeżdżał, opowiadał. Ja się trochę tak uśmiałem, jak on opowiadał, że. Oczywiście z relacji tego człowieka, no nie byłem, nie jestem w stanie zweryfikować, ale no, no bo Witali obiecywał, że już w ogóle nic nie będzie potrzebne, nie będzie niczego, to w sieć Ethereum będziecie mieli zwykły telefon i to wszystko obsłuży, nie? Super komputer, nie? No wyszło jak wyszło. W każdym razie nie wiem ile ma tych Ethereum, za ile je kupił, no ale generalnie później mówił, że kupował wszystkie rzeczy, Namecoiny, jakieś tam inne różne rzeczy, inwestował we wszystkie ICO, które były. W każdym razie żyje sobie teraz w Brazylii z, z kryptowalut, po prostu sobie podróżuje po świecie. Więc e, on mówił odnośnie wizji, to była wizja takich typowych nerdów, geeków, e, gdzie chodziło faktycznie o tą walkę systemem, e, z systemem, tak? W sumie mógłbym wziąć taką koszulkę, którą mam, faktę system, e, i generalnie chodziło o to, żeby wyzbyć się, e, zrzucić te kajdany tego tradycyjnego systemu tych brudnych fiatów, tak? Tych walut fizycjarnych, które są oparte albo o algorytm proof of violence, e, tudzież ewentualnie zabezpieczenie przez US, US Army, US Navy i dalej, nie? Ewentualnie taki, taki, taką szabelkę demokracji, taki jak, jak będziesz nie będziesz chciał za dolary kupować ropy, to ci demokrację wprowadzimy. Paru takich próbowało, yy, najpierw był tam jeden, co mu broni chemicznej nie znaleźli, ale faceta już nie ma, później był tam drugi taki, co tam na pustyni budował jakieś osiedla, później był trzeci, ale ten przetrwał, bo go tam ruskie wspierali. Nie? A teraz generalnie wiadomo, że fiaty, że te pieniądze nie tracą, dlatego że się je dodrukowuje, tylko dlatego, że Putin się do wojny już chyba 15 tysięcy lat szykował. I generalnie inflacja w Polsce, wiecie, te 9%, to nieważne, że wojna, bo on się już szykował, więc myśmy drukowali, bo też się żeśmy szykowali. No i generalnie to on odpowiada za całe zło, i dlatego w Polsce. Inflacja to jest w tej chwili oficjalnie tam, nie wiem, nie wiem czy 15%, nieważne, że prąd podrożał o 100%, że żywność poszła o 100%, ale lokomotywy i jachty staniały o 15%, dlatego średnio wychodzi. Z tą inflacją to jest tak, jak wszyscy wiecie, że jeżeli ja jem mięso, a wyjecie kapustę, to średnio statystycznie jemy gołąbki lub bigos. Więc no, statystyka, jak mówił mój profesor na, na, na Politechnice, jest taką nauką, że przyjmując odpowiednie założenia można udowodnić wszystko. No, ale wracając do problemów świata kryptowalut, tutaj największa jest właśnie ta chciwość. Rynek kryptowalut już dawno został przejęty. No i teraz tak. Jak podchodzi nazwijmy go Czesławem, bez urazy dla kogoś, jeżeli Czesław się. Czesław, który zainwestował w kryptowaluty. Średnio polski Czesław ma 300 zł w kryptowalutach. Jest oczywiście tuż za Warrenem Buffettem. Z łaski poszedłby na kolację z Warrenem, no bo wiecie, to jest jedyny człowiek na świecie. No, może jeszcze Mask. Ewentualnie jakiś tam szejk arabski, ale to tak niekoniecznie, bo tamci to tam jakieś tam kozy, jakieś coś tam, nie? Także, także, także niekoniecznie, ale z Warrenem to by poszedł na kolację. Właściwie tak naprawdę to Warren powinien go zaprosić na tą kolację charytatywną, no bo przecież ja mam, wiesz, w krypto jestem inwestorem, nie? I to jest ta chciwość. I teraz ten człowiek działa na takiej zasadzie. To bardzo fajnie Maciek powiedział. Heh. Jak zrzucić z siebie odpowiedzialność za inwestycje? No jak? Jak inwestycja się uda, ktoś w internecie coś nagrał, powiedzmy, on to sobie obejrzał, nie no, jak nagrał, to znaczy się, że on się zna, nie? On się zna. Ja też się znam. To znaczy zainwestuję, Tudemun To the moon, lambo Lambosun. Najczęściej człowiek choruje na takie schorzenie z grona jeszcze nieprzyjęte przez jakieś tam NFZ, która się nazywa lamburioza. Lamburioza nie mylić z jakimiś tam innym chorobami, to jest choroba po prostu len Lambo. Wen Lambo. Jak człowiek krzyczy Wen Lambo, to najczęściej i nie mówi tego w e, kategoriach satyrycznych, to, to choruje najczęściej na lamburiozę. Nie wiem dlaczego akurat Lambo, nie Ferrari, czy na przykład jakiś Bentley, czy coś. No akurat. A, a no byk. No, no i właśnie, to jest, też jeszcze robiąc małą dygresję kolejną, no ten byk, jak zrobili byka na Bitcoin Miami, tam chyba ten, zrobili go bez jaj, no i, i spadł. Proste wytłumaczenie. To mniej więcej tak działa. Zainwestowałem, bo on nagrał, ja nie chciałem. Jak teraz wersja zjebało się, ragpul minus 99%, nie? Ja nie chciałem, one, te youtubery, to używają takich technik manipulacyjnych i ja nawet nie wiem, kiedy zainwestowałem. Ja nawet nie wiem, po prostu doznałem takiego, wiecie, jak, jak hipno, hipnotyzer, nie? Tam pokazują czasami na filmach. On nawet nie wie, kiedy on go kupił, nie? Ale to jest, to jest jeszcze nie najgorsze, także to nie jest jego wina. To nie jest jego wina. Ale później sprzedać, miał szansę, bo to zrobiło 70x. -ów. No ale wiecie, 300 zł za razy 70 życia to nie zmienia. Ja poczekam na 700x, -ów. a w ogóle Bitcoin to zrobił ileś tam tysięcy czy dziesiątek tysięcy x, -ów. a w ogóle Shiba Inu to wiecie, to zrobiła albo HEX. O, to tu na pewno będzie tak samo. Nie, no, ja 70x. Nie, no to jest za mały zysk. Nie, 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 nie. To jest 7000%, to jest gówno niezyk. To tak naprawdę, nie, to mi życie nie ustawia, czekam dalej, nie? Drugi sposób. No, te, ta świnia tam z tej złotej, on gra na tej dźwigni i zobaczcie, jemu wychodzi, nie? To co ja gorszy jestem? No, ja mam trochę mniej pieniędzy jak on. To co ja zrobię? Poczekam, czy się sprawdza to, co on gra. Nie będę taki głupi, bo on się już raz na ropie wyzerował. No, to poczekam, czy się sprawdza. Jak się sprawdza to ja dołożę większą dźwignię, no będę szybciej zarabiał od niego. No to on ma miliony, to on sobie zagra na dźwigni 10 albo 3, no to ja zagram sobie na dźwigni 30 albo 100. No co może pójść źle? A on wyszedł, to on się na pewno nie zna. On już też, on przecież z luny za szybko wyskoczył, mógł więcej zarobić razy tyle, nie? On już sprzedawał lunę, jak ona była tam po 10 dolców, nie wychodził, zamykał kontrakty. No to co, no to ja sobie zagram, nie, 100 dźwignia tam, co tam się może pójść źle, nie? I nagle jest marging Co to jest margin CAL? No to sprawdzimy w słowniku, nie? Ale jak nie mam pieniędzy? Przecież jeden BTC to jest jeden BTC, nie? No nieważne, że tam rynek spot, no spot tam, nieważne. Reasumując, człowiek, który popełni błąd i nie ma się z niego jak wytłumaczyć, że ktoś mu kazał, ktoś go zmusił. Tam nie wiem, żona go biła, zupa była zasłona, albo tam nie wiem, no generalnie tam, wiadomo, Putin coś jeszcze przy okazji wpłynął i Trump jeszcze, no przecież za darmo Trumpa z nie usunęli, nie? No to znaczy się, że człowiek taki, który nie znajdzie wytłumaczenia, musi przełknąć goryć porażki. I teraz część ludzi mówi: Nie, no to, to jest oszustwo, to kryptowaluty, to nie, przecież wszyscy mieli zarabiać, nie? Tam suma zerowa, suma zerowa to znaczy, że jak suma wychodzi zero, to nieważne, to coś tam w szkole było tak, 2x plus y równa się 0, tak? No nieważne, to, to jest suma zerowa, się nie liczy. E, no. E, I wiadomo, że jeżeli ten człowiek przełknie i przejdzie, mówi Okej, okej, okay, dobra, dałem dupy za słoik zupy, no i teraz muszę przeanalizować, co ja zrobiłem źle. Jak przeanalizuje, to następnym razem się zastanowi. Dobra, ty, no a Zaorski, czemu tą dźwignią 3 albo 10 gra, nie? Kurde, może te 30 albo 100? Nie, to 100 to nie. Dobra, zrobię, zrobię 15, nie? No to już jest postęp. Już, już automatycznie margin kola tego, nie? Druga sprawa, ten nagrał, ale ta druga świnia z biegu stoku to mówi, że to jest zły projekt. No ja wszedłem do niego na live, a on mówi: "No i nie znam, no". Jak on nie zna? Przecież on wszystkie projekty zna. No 20 tysięcy projektów on może nie znać jakiegoś, nie? Ale kurde, jak on nie zna, to może to nie jest tak, nie? I zaczyna się coś w głowie rodzić. I to jest największy, największy, główny problem świata kryptowalut czyli chciwość. Chciwość zaślepia ludzi, chciwość powoduje, że ludzie po prostu są w tym owczym pędzie, da, wpadają w te FOMO, tudzież w FUD, e, wierzą, że tym razem będzie inaczej, e, no i generalnie w różne inne bzdury. No i tam powiedzmy, jak ktoś tam sobie na YouTube nagrywa 15 projektów, które zrobią razy 100 w przyszłym miesiącu, nie? Ja tak sobie, ja kiedyś pokazywałem taki krok, musiałbym e, kalkulator odpalić. E, taki krok, e, generalnie może go tak na szybciutko pokażę. Taki krok, jak zrobić z tysiąca złotych miliard. W kilku krokach, nie, kilka kroków do miliardera. Jak tylko odpalę tutaj kalkulator, to zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, i to nie jest naprawdę, to nie jest żadne, żadna filozofia, to nie jest żadny Rocket Science, gdzie ja to mam ten monitor. O, słuchajcie, zaczynam, mam. 1000 złotych, nie? No i teraz tak. Na początku prosty temat, 70x startera, nie? Było 70x, nie? Spoko. No później powiedzmy, ETH zrobiło, później sobie inwestuję na przykład w ETH, ETH tam zrobiło powiedzmy 15, już mam bańkę, nie? Już mam bańkę, to później kupię sobie HEXA, nie? HEXA sobie kupię i na przykład na HEXie słabo mi poszło, bo zrobiłem tylko 123, nie? I tyle. I teraz jeszcze czwarty krok. Czwarty krok jeszcze to w Bitcoina wpakuję i zrobię sobie razy 5. Mam 600, dobra. Miliarda jeszcze nie ma, ale to są tylko cztery kroki. No to w piątym kroku już mamy W piątym kroku mamy miliard. No i generalnie to jest to takie szkolenie, ja za chwilę mentoring odpalam i będę ten za cztery netto, żeby nie było. No, słuchaj. Bo ja jestem z Podlasia, więc tu się tańsze życie jest, nie? No. Więc wiesz, 4 to, ale na 8% VAT, bo możecie: ja mogę wystawić fakturę na, na jakąś tam instalację elektryczną albo usługi budowlane, więc możecie na 8% VAT, nie? No, e, więc generalnie ta chciwość, nie? E, druga sprawa e, to jest to, że ideą kryptowalut były ja, tobie, tymi i tak dalej. A w, e, do czego to poszło? E, te wszystkie najgorsze standardy, które żeśmy mieli na rynku tradycyjnym, to są w krypto. I są jeszcze gorsze, bo na rynku tradycyjnym jest jakaś tam kontrola, powiedzmy insider trading, czy tego typu rzeczy. No najczęściej są w krypto, spoko, tam gdzieś z kimś piłeś wódkę, dowiesz się, że coś wchodzi na Binance'a. Jest to bardzo strzeżona informacja. Z tego co wiem, wie o tym CZ, plus projekt ewentualnie, plus, plus jeden programista, oni się zmieniają co jakiś czas, ci, ci główni, którzy wprowadzają. No i generalnie taka informacja Coinbase'a i tak dalej, jak ktoś wie wcześniej, to można, można na tym sporo pieniędzy zarobić. E, więc y, konekcje, powiązania, znajomości w sieci kryptowalut to są warte każde pieniądze. Kolejna sprawa, właśnie ci pośrednicy. E, zwykły człowiek e, z tej chciwości, on tak naprawdę ma w dupie tego bitcoina. Czy to będzie Bitcoin, czy to będzie Shiba Inu, czy to będzie cokolwiek, czy to będzie e, e, powietrze z koncertu Justina Dibera, czy e, szczebelek z drabiny, która się przy przyśniła jakiegoś tam świętemu, nie pamiętam. Nieważne, jeżeli na, ta się, na tym się da zarobić, no to ja chcę na tym zarobić. Tylko, że na większości o, e, jest taka zasada, że 90% inwestorów traci 90% kapitału w 90 dni. Na krypto y, zwykle w 90 minut albo w 90 sekund, szczególnie jak się gra na gemach, które wychodzą, tam potrafi się płynność wycofać z, z, z pula momentalnie. I to jest drugi problem świata kryptowalut, czyli daliśmy się przejąć. I teraz co macie? E, miałem taki filmik, takiego shorta nawet robiłem. Wchodzicie na giełdę, e, wchodzi, wchodziłem na giełdę, no to podanie proszę, tak? No to poproszę kseros podania, no to później kseros, kseros, ksera, nie? I Później y, życiorys notariusza, później y, czy dziadek nie był w Wermachcie, później tam y, pochodzenie pieniędzy, tak? czy przypadkiem niewolnikami nie handlowałeś. Doszliśmy do takiej paranoi, że no nie na wszystkich giełdach, ale niektórych, ten AML. Tutaj oczywiście odsyłam do takiego filmu, co może giełda i czego nie może. Generalnie to jest bardzo fajne stwierdzenie, bardzo ogólne. Mniej więcej to wygląda tak, y, że. Te same procedury kontroli pochodzenia środków ma kantor, który ma, powiedzmy, nie wiem, 200 tysięcy złotych, e, 200 tysięcy złotych obrotu miesięcznego i bank, który ma 20 miliardów dolarów obrotu miesięcznego. To jest z zachowaniem należytej starażności. No, zajebisty, precyzyjny przepis. Dla jednego należyta sta, staranność to będzie sprawdzenie, dowód osobisty, ewentualnie czy masz pracę, a dla drugiego to będzie przeglądanie twojego konta bankowego e, i pytanie się, proszę pana, to pan 316 złotych wpłacił na konto gotówką. Czy to na pewno nie pochodzi, czy pan, panu jakiś Rosjanin na, na targu w Bianstoku nie zapłacił, nie, nie kupił pomidorów od pana trzech skrzynek? Bo wie pan, bo teraz to nie ważne, teraz nie można, nie? E, więc to jest to. Do tego dochodzi cenzura. Czyli najkrócej mówiąc raz, że musisz się bardzo często tłumaczyć, że nie jesteś wielbłądem. Druga sprawa, że ludzie nie przechowują tej całej historii, no bo kiedyś po co się przechowywało? No krypto, krypto, nawet KYC nie było. Cud, pach, pach, pach i tak dalej. Eee, w kantorze jest inaczej, ale w kantorze to oni 3% biorą. Wiecie, 3% to nie. 3% to nie. Ja też bardzo często słyszę pytania, jak nie płacić podatków krypto? Ja mówię, zadzwoń do skarbówki, zapytaj się, no. no. Oni ci powiedzą, no. Chyba zapytają ewentualnie, no nie, słuchajcie... To jest wiedza, tak? Oczywiście pamiętajcie, że nieznajomość przepisów nie zwalnia od ich przestrzegania. Jeśli chodzi o krypto, to miałem takie jest że do skarbówki człowiek poszedł i pani powiedziała: no nie, nie, nie trzeba. No i co? No. Tylko, że to nie jest interpretacja indywidualna. No i teraz dochodzimy właśnie do tego, więc to są problemy świata krypto. Do tego jest to przez, przejmowane przez ten wielki biznes, tak? Zobaczcie, venture. Każdy tą venture, venture, in, instytucje, wszystko tego. A te instytucje. Chcą wam po prostu opierdzielić na głowę jak najwięcej. Tak, instytucja, jak zobaczy, oczywiście nie wszystkie, bo to nie ma reguł, ale instytucja, jak zobaczy, zobaczy że ma tam 30% zysku, to niektórzy powiedzą, jezu, 30% kaszujemy, nie? Kaszujemy. I też bardzo często jest tak, że jak są projekty, macie jakiś tam venture capital, który wchodzi w Seedzie i na przykład, i na przykład w rundzie Seedowej token kosztuje dola, cent w rundzie jakiś tam, powiedzmy, częściowo zamkniętej 10 centów, w, w publicznej rundzie dolca, a listing po 10 dolców, nie? No przecież tam wiadomo, że tam będzie takie, takie będzie spustoszenie, będą tak zwalać na głowy te torby, że tam mask by się nie wyrobił ze skupowaniem, nie? Więc to jest, to jest kolejny problem świata kryptowalut, czyli ci pośrednicy. Słuchajcie, to jest wojna chciwych z chciwymi. Każdy jest chciwy i to jest gra o sumie zerowej. Czyli każdy musi mieć świadomość tego, że ten drugi chce Ci, nie użyję słowa niecenzuralnego, zrobić krzywda na tym rynku, odebrać Ci Twoje pieniądze. Jak idziesz do kasyna, no to kasyno gra przeciwko Tobie. Nawet nie musi Cię oszukiwać, bo prawdopodobieństwo jest bezlitosne. No, no bo wiecie, jak wypadła reszka, to następnym razem no to już musi orzeł wypaść. Nie? No, rzucam monetą. Nie wnikając w szczegóły yy, i co to jest, czy, czym się różni seria od pojedynczych rzutów. Ja, jak rzucałem monetą, zawsze byłem niestatystyczny, bo wszystkim wychodziło mniej więcej 50-50 i zwykle wychodziło 70-30. do 30, Nie zdaje się, rzucałem dobrze. Więc tych problemów świata kryptowalut jest odgroma, ale najważniejszym z nich jest chciwość. To jest to, co po prostu zaślepia ludzi i powoduje, że jest Korekta, załóżmy resetujemy się, mamy reset, zaczyna to rosnąć, nie? Zaczyna to rosnąć, więc ludzie tam sobie inwestują, w beście niektórzy, niektórzy idą przeciwko. Jak wszyscy krzyczą, że to już jest koniec, to tak jak właśnie kupuj panikę, sprzedawaj euforię, nie? No ale. Później zaczynają, ponieważ rynek krypto jest można powiedzieć, jeśli chodzi o to, to nieuregulowany, każdy może sprzedać, nie ma jakichś tam, że ci zawie znaczy, zawieszą, to czasami zawieszą. Szczególnie jak za, do za dobrze ci idzie, to tam nagle się okazuje, że technical difficulties, your funds are safe. Nie? No i tam generalnie tak to wygląda, ale powiedzmy, nikt wam mm, 24 na 7, nie ma, że tam zamknięcie, live też odchodzi z live'a w niedzielę, bo już rynek się otwiera, nie? Wesley już czatuje i tak dalej. Tutaj w przypadku krypto nie wiadomo kto ile ma, nie do końca wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Każdy gra przeciwko i ten kurs sobie pływa. I teraz nie ma banku centralnego, który będzie ratował Bitcoina, jak on spada, no bo trzeba dofinansować, nie? Dofinansować trzeba Bitcoina albo Binansa. No, a tu jak spadnie, no sorry, straciłeś pieniądze. Jak jeszcze wziąłeś kredyt na inwestycje, no to sory. Tak jakbyś zagłosował na opozycję, jak to Jarek twierdzi, nie? No. Także straciłeś kasę, możesz się czegoś nauczyć. Nie, granie na rynku nie jest dla wszystkich. Ja powiedziałbym, że 90% osób w ogóle się nie nadaje. W ogóle nie powinno do tego dotykać. A w krypto może do, dotknąć każdy... Yy, bardzo fajne stwierdzenie słyszałem, że rynek kryptowalut w stosunku do innych, do nieruchomości, do, do kruszców, może kruszce, akurat srebro jest zbliżone, na powiedzmy, jak ktoś chce kupić jedną srebrną monetę, no to nie będzie się uważał, nie będzie się uważał za, za jakiegoś tam nie wiadomo jakiego stackera, ale jak ktoś kupi yy, 10 tysięcy Shiba Inu, to on już jest poważnym inwestorem. Nie? To on już jest poważny inwestor. Więc yy, najmniejszy, yy, najmniejszy próg wejścia, najmniejsze pieniądze i największe roszczenia. To są ludzie, którzy wchodzą, którzy są najbardziej roszczyniowi. To są po prostu profesjonalni inwestorzy, tylko że jeszcze słoma z butów wystaje i generalnie tabliczka mnożenia to ostatni raz to tam w podstawówce, nie trzeba kalkulatora używać. Więc e, to są problemy, i teraz tak. Zaczyna się, ro zaczyna rosnąć. Przebiła ATH. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, nie, nie. Zaraz to odbicie zdechłego kota, nie? Bulltrap. 30 tysięcy dolców, niektórzy już sprzedają. Hmm. kurde. Poczekam, mask niech kupi, nie? 50 tysięcy dolców. No, o, teraz to tak spokojnie. To jak mam 1000 zł, to tak z 10%, nie, za 100 zł kupię te krypto, to będzie tak bezpiecznie. 60 tysięcy. O, teraz to już będzie, teraz stuwa, nie? Czyli ja już sobie 60 60 Tudemun Lambosun, lecimy dalej, Goldman Sachsy, yy, wszystkie tam bakty, kiedyś bakty, ktoś pamiętał, ETF-y, nie. I tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy, lecimy i później nagle takich ludzi wskakujących jest bardzo dużo, czyli rynek zaczyna nienaturalnie rosnąć do góry. No a jak mówią na śląsku, je pump, tam będzie dump. No. no i generalnie rzecz biorąc później nagle jest jebut. No bo później się uruchamia mechanizm w drugą stronę, czyli rośliśmy, wywaliliśmy tutaj sufit. No ale teraz zaczyna spadać, jak spada, cholera, wiedziałem już na pewno do zera. To już jest Bitcoin już koniec, nie? Bitcoin is going to zero, jak mówił ten słynny z memów, nie? No i wszyscy opierdzielają. No i w pewnym momencie zostają te tak zwane tam diamentowe ręce, czy tam coś innego diamentowe. No i generalnie rynek się wyczyści z wszystkich Januszy. Janusze idą do McDonalda, oni sobie tam zarobią i wracają, to pół pensji z Maca jeszcze mogę zainwestować, nie? Adopcja, to jest piękne hasło. Adopcja. Ale nie w formie, że tam zaadoptuj bitcoina, czy tam jakiegoś tam coś, kotka pieska. Tego. Chińczycy lubią adoptować kotki pieski. No, yy, i tam gdzieś generalnie różne dziwne rzeczy. Naganiasz trochę tam z Tajlandii, przysyła różnych relacji, co tam można zjeść ciekawego dzisiaj. <ścoughs> yy, w każdym razie, no jak w tym do wsipie, tak? Yy, jak to było z psa, to my robimy cielęcinę, a z kota i ciastka, nie? Kołdry, wiesz to nie wiem, bo tam ciepło jest. Mówisz, że teraz takie chłodzące. Przeszedł, wiesz, z, z konopi. Z konopi. No, w każdym razie, w każdym razie adopcja. To jest takie magiczne słowo. Wejdą fundusze, nie wejdą fundusze i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, co rozumiem przeciwko adop przez adopcję. Bo jeżeli patrzymy na taką adopcję w stylu, że ludzie będą sobie płacić kryptowalutami, czyli Bitcoin stanie się tym prawdziwym pieniądzem, no to mam nadzieję, że to się kiedyś stanie, ale ja tego nie widzę. Bitka, oczywiście, podejrzewam, że w pewnym momencie zacznie się już wypłaszczać ten kurs i już nie będzie minus 90 plus 300, minus 50 plus 728 i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem ten kurs będzie dążył do stabilizacji mniejszej lub większej. Oczywiście to nie znaczy, że to jest ten halving albo następny, ale kiedyś tak. Wpływ halvingów może być coraz mniejszy, no bo halving powoduje, że nagroda za blok spada. Chyba teraz będzie. Kurde, nie pamiętam, 6,250 teraz jest i będzie 325, Chyba tak, no. W każdym razie, więc ta adopcja kartą krypto możesz zapłacić. Adopcja w formie pośredników już jest. Dowolną kartą, czy, czy to Bayonet, czy tam Krypto.com, czy, czy jakiś Wirex, czy jakieś tam inne, możesz zapłacić wszędzie. Dosłownie w Biedronce, w Żabce, no, dosłownie nie ma żadnego problemu. W wielu miejscach ta adopcja pojawia się też, że możesz Lighting Network zapłacić, inne tego typu rzeczy. To już jest. To już jest. No, jeżeli amerykańskie banki, które jeszcze w 2017 i 2018 roku mówiły o tym, że nie będą to Jamie Diamond chyba, tak? On mówi, że jak złapie kogoś, że posiada Bitcoina, to go zwolnię z pracy, nie? A teraz mówi e, Bitcoin to piramida finansowa ja próbowałem się dotrzeć do menadżera Bitcoina, ale był zajęty cały czas i e, schemat Ponziego a z drugiej strony, ale JP Morgan kończy jakimś tam inny koń, to jest zajebiste, nie? Zobaczcie nawet Peteru Shifu, ten od złota taki, fajny gości. Ja go bardzo lubię swoją drogą. Myślę, że to dobry imprezowicz jest. Ja myślę, że z nim wódeczki się napić, to tam tenki zawodnik z niego. To on mówi, że, nie, no, krypto to tego, ale jakby zrobić krypto zabezpieczone złotem, to już by było zajebiste, nie? To świeża wypowiedź jego, chociaż jest już jakiś tam teter, gold i tak dalej. Chociaż akurat ja osobiście uznaję, yy, uznaję kruste fizyczne. Najlepiej w sztabkach, bo stanowią także wartość bojową ewentualnie. Yy, no, ale w takich sztabkach, takich wiecie, konkretnych. Tam widziałem, na którymś stanowisku były takie monety, fajne, Nie miałem tam kilogram i tak dalej, ale to już dyskiem można rzucić. Nie? Przeciwnika u jak dobrze trafisz. Nie? W każdym razie, adopcja krypto już jest. To nie jest tak. Krypto są w mainstreamie. NFT-ki sporą robotę zrobiły, nie wnikając w szczegóły. O, tu kolega z NFT-kiem się chwali na koszulce. Fizyczny nft no. Proszę bardzo. W każdym razie adopcja już jest. No słuchajcie. NBA. Formuła 1. Eee, co tam jeszcze? Eee, piłka nożna też w wielu jakichś tam różnych tych. Eee, jakieś tam różne, no, najróżniejsze, tak? No oni przyjmą każde pieniądze. No, pie pieniądze nie śmierdzą, no łacińskie przysłowie, tak? Więc oni przyjmą aż krypto, co ciekawe, są teraz takie głosy, że krypto w tej chwili będzie decydowało o wyborach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ilość posiadaczy krypto w Stanach jest naprawdę znacząca. Tam 40 chyba ileś procent albo miało, albo posiada kryptowaluty, wchodziło w interakcję. Więc jeżeli nawet partia komunistyczna demokratyczna w Stanach powiedziała, że już nie nie da zbanować krypto, w każdym razie, jeżeli chodzi o adopcję, adopcja już jest. Oczywiście adopcja zawsze może być większa, tak? No bo. Wszystkie nowe technologie przyjmują się coraz szybciej, Zobacz, jak szybko internet się zaadaptował. Chociaż, jak ktoś od nas z Polski ma internet w Polsce i pojedzie sobie gdzieś tam na zachód, to mówi: Jezu, to, 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 to zachód? To ja na zachód czy na wschód pojechałem, czy do Afryki nie? Mówi: U nas tutaj giga, gigabity na sekundę, nawet z komórki możesz dobry internet wyciągnąć, a tam jeszcze dobrze, że wdzwaniać się nie trzeba, nie? No, e, także adopcja już jest, ale to nie znaczy, że adopcja nie będzie większa. No teraz parę informacji takich pojawiło się, że amerykańskie banki odpalają trading deski. Oczywiście to nie jest to samo, co amerykański bank inwestuje swoje środki, swoje środki, amerykańskie banki nie mają swoich środków, tam jest przecież, jak to się mówi, rezerwa cząstkowa, która równa się zero, nie? E, więc generalnie, e, ale powiedzmy, e, Nasdaq mówi o tym, oni coś tam czekają na jakieś regulacje, Nasdaq mówi o tym, e, czy już nawet zaplanowane. Generalnie czwarty kwartał 2022 i pierwszy i drugi kwartał 2023 to jest sporo odpalanych tych rzeczy. BNY Melon, e, Goldmany to już dawno są, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na świecie jest, bardzo mocno tutaj ciśnie Dubaj, e, bo w Dubaju prawo. To jest właśnie też kwestia, też kwestia regulacji. Pytanie, czy te regulacje nie są celowo opóźniane. No w Europie mamy coś, co się nazywa Mika. O tym też odcinek robiliśmy, i za chwilę kolejny wleci. Tam tak do końca nie wiadomo, co będzie. Bo to niby już jest, ale to co chwilę się zmienia, a to NFT-ki będą, a to nie będą, a to portfele kastodialne będą, będą tutaj, znaczy non-kastodialne będą weryfikowane. E, autentyczna taka historia, wiecie, jak wygląda e, w Holandii. Kolega mi przysłał, że za, zażądała od niego giełda, żeby stwierdził, że to jest jego portfel. I on spisał adres z metamaska na kartce, wysłał mi zdjęcie i przeszło. To. Także adopcja już jest. Adopcja już jest, będzie oczywiście zawsze może być większa, ale oczywiście Bitcoin ma też. właśnie dokąd zmierzałem, miałem, czy ja tu mam, to jeszcze nie. jeszcze nie. Dobra, adopcja, ale pamiętajcie, że Bitcoin ma też swoje problemy. A mianowicie jest wolnej drogi. Pomijam Lightning Network. Wolnej drogi, dlaczego? Dlatego, że blok jest średnio co 10 minut, no i to jest dosyć dużo, nie? A drogi, dlatego że. Pewna społeczność sobie wymyśliła, że trzeba robić przelewy. Kto z Was robił kiedykolwiek przelew na yy, jeden grosz? Na jeden grosz. No, ja też nie, nie? U kogo z Was 1% przelewów, które wykonaliście yy, w życiu, opiewają na kwotę mniejszą od złotówki? Podejrzewam, że nikt się nie znajdzie. No bo te mikropłatności są takie zajebiste. I są takie ważne, tylko nikt tego nie robi. To tak jak jest taki mit, że każdy chciałby, każdy chciałby płacić kryptowalutami. No i bardzo często ja mam taki tam lejek sprzedażowy i sprzedaję jakieś tam używane ciuchy z Wuhan, nie? I generalnie, i generalnie zawsze jest pytanie o krypto, nie? Jakieś odpaliłem płatności krypto i był jeden człowiek, który zapłacił. Jeden. Czyli w internecie dużo krzyczy... Płatności krypto, dlaczego ja nie mogę zapłacić bitcoinem? A jak już jest bitcoin, to dlaczego nie ethereum? A jak jest bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash i ten, to wynajdzie sobie jakąś kryptowalutę z dupy, z 2000 miejsca. i Dlaczego ja tym nie mogę zapłacić? Ale jak przychodzi do płacenia, to nikt nie chce płacić. No bo krypto się hodluje i się na tym zarabia, a nie gdzieś tam się kupuje rzeczy, Więc, więc problemy właśnie to, co jestem mówię, wolnej drogi. Bitcoin e, bez Lightninga myślę, że nie udźwignąłby, na pewno by nie udźwignął, stanie się systemem płatności. To trochę nie tak działa. Ja też nie wierzę w tę wizję nieskończonej wielkości bloków, bo ktokolwiek, kto ma troszeczkę pojęcia o łączach internetowych i, e, i ktokolwiek, kto ma troszeczkę pojęcia o powierzchni dyskowej, to wie, że no nie da się co 10 minut 2 terabajtów dorzucać, no bo to jest utopia, tak. A jeżeli ktoś chciałby zrobić taki blockchain, który by węzły trzymały Microsoft, Google nie wiem, Amazon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to kto ma węzły, to ma pełną kontrolę nad siecią. W prywatnym blockchainie można zrobić wszystko, tak? Więc pytanie, czy tego chcemy. Aczkolwiek uważam, że nie zwiększanie wielkości bloków to jest też błąd i tutaj nie, nie, nie zgadzam się z tymi małoblokowcami z prostej przyczyny. W ciągu ostatnich 10 czy tam 12 nawet lat od 2009 roku wielkość dysków i cena za, za terabajt bardzo mocno spadła, więc można by było trochę tam, Trochę tam podnieść, ale to, to zostawmy. Dokąd zmierzamy? O, to jest dobre pytanie. Nawet, znaczy oczywiście są ludzie, którzy uważają, że to jest piramida finansowa, że Bitcoin nie ma żadnego pokrycia, no, ale z drugiej strony mówią, że ciężko go wydobyć. No to ma pokrycie, czy nie ma? No każdy nowy Bitcoin pokryty jest w pracy. Proof of work. Tak, zaraz mnie lingwiści będą poprawić, że to jest work, a nie work, no to zależnie kto tam w której części, części jakim slangiem mówi. W każdym razie żeby wydobyć Bitcoina, trzeba rozwiązać pewną zagadkę, która jest odpowiednio. Trzeba spalić, najkrócej mówiąc ileś tam prądu. No oczywiście, e, oczywiście, no zieleni to dostają oczywiście zielonej gorączki, i, i generalnie mówią, że to, to w ogóle to jest w ogóle bez sensu a zapominają o tym, że ładowarki chyba zostawione tak, bez, bez, tak w trybie standby zużywają nie wiem czy przypadkiem nie 10% tej mocy, czy na 30% mocy bitcoina, a, a gaming, czy jakieś tam gierki głupie, czy inne jakieś głupie filmy na YouTubie to też zużywają nie wiadomo ile. No ale to zostawmy. Grety tutaj nie ma, także nie ma z kim pogadać. W, każ... <laughs> w każdym razie, znaczy Greta mówi, że atom jest ok. a ciekawe czy można konopiami reaktor atomowy napędzać. To nie zapytałem. E, w każdym razie oczywiście żartuję, bez żadnych tych, e, także dokąd zmierzamy, moim zdaniem będzie powszechna adopcja w takim sensie, że to oczywiście będzie aktywo wysokiego ryzyka i bardzo długo jeszcze będzie uznawane za aktywo długiego ryzyka, aczkolwiek spadki na, spadki na nasdaq no czy spadki z tych, tych głównych spółek, no to zawstydziły nieraz Bitcoina, no. Ten czofliks jak Pierdolną, nie, przepraszam, yy, co tam jeszcze? Ten, ten od no, tego reptilianina, ten taki jakieś twarz o książka i tak dalej, i tak dalej. Nie, także no to widać, te akcje potrafiły glebnąć tak, że głowa mała, nie. Yy, więc adopcja w takim sensie, że fundusze emerytalne, yy, banki swoim klientom i tak dalej będą, yy, będą oferować 5-10% swojego portfolio posiadanie w bitcoinie, to już nie jest niedobra o tym mówić, nie. To, to jest coś jak najbardziej to jest coś jak najbardziej polecane i coraz więcej o tym mówi. Są nawet statystyki, że niektórych wręcz powstrzymują przepisy, no bo to jest ten zawsze taki a co jak zbanują, nie? A co jak upadnie Tether? No to jak upadnie Tether albo upadnie Binance, to Bitcoin pewnie będzie poniżej 1000 dolarów i parę lat może nie wrócić, nie? Eee, oczywiście to jest założenie, ja też uważam, że nie mam co prawda jeszcze wglądu w książki Tethera, no ale Tether nazywam zawsze z stablecoinem Schrödingera. Jak ja powiem, że on ma pokrycie, a Kamil powie, że nie ma, to obydwoje mamy rację i obydwoje się mylimy jednocześnie. No bo nie mamy wglądu w ten, nie? Teoria spiskowa czy teoria jakaś tam wysnuta z czterech liter ma to do siebie, że wiara nie potrzebuje potwierdzeń, tak? Sekta roku 2012 ma się dobrze. Wymyślili jakieś wytłumaczenie, że kalendarz źle policzyli, tam logaryt naturalny, tam coś tam wyszło nie tak i to będzie w 2030, nie? No i czekają. Czekają. To wiecie, to sekta, że w 2012 e, wysiądą. Moja własna ciotka, pamiętam to jak do dziś, 1910, problem roku 2000. Komputery staną, szpitale, wszystko wszystko stanie. Nawet piece nie będą palić węgla. No Sprawdziło się w 22. <grym> <grym> Bo oni może węgiel z konopi kupili. Nie? <grym> w, każdym razie, w każdym razie te problemy takie, tego w Stanach myślę, że będzie tak, jeśli chodzi o stablecoiny. E, najpierw po kaszta, po kaszta wasze audyty, a później spoko, możecie działać na naszych giełdach, ale zabezpieczenie ma być US dolar albo US treasury bonds. I tyle w temacie. A jakieś tam commercial papers, coś, nie, nie to nie można. I tak, tak, ja myślę, że Tether dlatego się do tego szykuje. Wiecie, no to jest, oni zarabiają kupę kasy, to ile tam, 70 miliardów, czy 60 kilka chyba warte w tej chwili stablecoin, no to tak szkupia by było zarżnąć taki biznes, nie? Ale... Teoretycy spiskowi mówią, że tam, wiecie, Teter, Teter dodrukowuje Bitcoina. Mówi, kurde, to czemu Bitcoin jeszcze milion dolarów nie kosztuje? to wystarczy dodrukować, drukować, coś tam kręci, tam to, 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 to się przeksięguje, nie? Mniej więcej jak u nas pisie, tak. Tu się przerzuci z budżetu, tak. Tu się tam, 500 plus 315 pensja, tam to to, to 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 mieszkanie prawem, nie towarem, tam jakieś coś tam takie rzeczy, nie? Ciekawe, kiedy będzie Bitcoin prawem, nie towarem. W każdym razie, dokąd zmierzamy? Do adopcji jeszcze większej i do tego, że słuchajcie, to tak jak. No niestety socjaliści nie wymierają. To jest największy problem dzisiejszego świata, bo pojawią się nowe pokolenia, jeszcze gorsze. Ale powiedzmy, wiadomo, że najmniejsza adopcja, powiedzmy największa, jak ja po kanale widzę poglądających, to jest 20... Co już? Już zaraz pytania. No. Dobra, do brzegu. E, do brzegu, do brzegu. Ja zapomniałem, że to wiesz, nie niedziela, 20, także... Chciałem, chciałem zuma odpalać, nie? No... Ja dopiero wstęp zakończyłem, nie? W każdym, razie, w każdym razie, dokąd zmierzamy do tego, że to będzie uznane aktywo, ryzykowne, ale uznane aktywo, i będą po prostu inwestycje, co pewnie w tym, że nie da się tego dodrukować, że zainteresowanie będzie rosło. no Takie argumenty czasami trochę uznawane z dupy, no, jakby każdy milioner dolarowy chciałby sobie kupić jednego Bitcoina, to by nie starczyło tych tych, nie. A bitcoin będzie po milion dolarów, tylko pytanie, czy wtedy chleb nie będzie 100 dolarów kosztował, nie, albo 1000. Nie? No, ten dolar ma, tam ktoś pokazywał na projekt taki wykres, bardzo ładny, nie. No, albo o to jeszcze fajniejszy ten wykres, to mi się podoba, ja też używam mu się na live'ach. Średnia pensja i co za to można kupić? Ile musisz lat pracować na mieszkanie, ile lat na samochód i tak dalej, tak dalej. Także zmierzamy do powszechnej adopcji. Myślę, że parę krajów zrobi to samo, co zrobi Salvador. Uzna jako legalny środek płatniczy. Bo z tym Salvadorem, tak już kończąc, to jest generalnie taka ciekawa sytuacja, bo jedni mówią, że to jest bankrut, tylko że oni na Bitcoina 100 milionów dolarów wydali. To jest budżet Wasilkowa, nie? No, więc kto wie, ten wie. E, więc czy jakieś tam powiedzmy, nie wiem, Rybnika, czy, czy tam, nie wiem, Wyszkowa, nie? No, to, to, to nie jest dużo pieniędzy, tak? No czy oni mieli wyspankrutować z tego, że stracili z tych 100 tam, nie wiem, a z drugiej strony ten ukulele mówi, że, że, że oni będą skupować cały dług swój, nie? No, więc no, to, takie dziwne to jest. Nie?